Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Witam niektórych, widzę po raz drugi już. Zaczynamy degustację porterów, ale od razu zaznaczam, nie porterów bałtyckich, znaczy nie tylko porterów bałtyckich. Koncepcja jest taka, żeby pokazać, skąd w ogóle ten styl się wziął, jak to się stało, że ważymy tutaj, czy ważony jest tutaj porter bałtycki. Zaczynamy od takiego tradycyjnego angielskiego porteru. Czasem ten styl jest nazywany brown porterem, czasem jest nazywany English porterem, czasem jest nazywany po prostu porterem. On jest lekki, ma 5% alkoholu, chociaż historycznie rzecz biorąc, te portery pierwsze wcale lekkie takie nie były. W ogóle porter jest takim piwem, o którym się mówi, że to nie jest piwo, które zostało wyewoluowało, tylko które zaprojektowano pod potrzeby rynku. Na początku XVIII wieku standardowym rodzajem konsumpcji piwa w Londynie czy w ogóle w Anglii było blendowanie czy mieszanie, takie drinki piwne. Oni zwykle mieszali dwa rodzaje, piwo stare o takim bardziej wyrazistym smaku i młode. Chodziło o to, że klienci cenili bardzo smak tego starego piwa, no ale oczywiście chodziło też o to, żeby tego piwa było więcej, więc mieszano je z młodym piwem. Czasami mieszano trzy różne piwa i porter był takim już jakby drinkiem gotowym, czyli on miał zaspokajać te potrzeby, miał mieć takie smaki, których klienci poszukiwali. Natomiast miał być po prostu łatwiejszy, znaczy nie trzeba było go w pubie mieszać tam w różnych proporcjach, tylko po prostu był już gotowy. I porter, można powiedzieć, jest takim swego rodzaju pierwszym takim wielkim, wielkoprzemysłowym piwem. Czyli porter jest ściśle powiązany z rewolucją przemysłową, która się zaczęła wtedy w Anglii, czyli maszyna parowa, czyli no, wielkie fabryki. Zaczęło się po pierwsze od słodu tak zwanego brązowego. I ten brązowy słód charakteryzował się tym, no, że dawał piwo ciemniejsze niż to, które było normalnie dostępne na rynku. No i ono miało charakterystyczne właśnie aromaty, właśnie trochę czekoladowe, trochę kojarzące się z jakimiś ciemnymi rzeczami, trochę kawowe. I to było powodem, że to piwo odniosło bardzo wielki sukces. Browary zaczęły robić naprawdę gigantycznie zwiększać produkcję, zwiększać możliwości, zwiększać pojemność fermentacyjnych czy leżakowych tanków. Oni to nazywali vat, czyli tych takich wielkich kuf, w których to piwo było przechowywane. Gigantomania była taka, że wyobraźcie sobie, że oni stosowali większe pojemniki na piwo do leżakowania tego porteru, niż obecnie stosują w żywcu. One były po prostu objętościowo większe, niż się stosuje obecnie. I to wykonane nie w stali nierdzewnej, tylko drewno i różne tam... Co skutkowało tym, że jeden z takich najbardziej spektakularnych wypadków, jaki się wydarzył w Londynie, to jest wypadek, kiedy jeden z tych zbiorników po prostu pękł i ulicami popłynęła rzeka porteru. Zginęło kilkanaście osób, część się utopiła, czy tam porwał je nurt, a część została zadeptana przez tych nadbiegających, którzy chcieli darmowego piwa. Więc no, niewyobrażalne to jest. Gdzieś czytałem taki fragment, że jak oddawali nową taką kać, to robili w niej party. I podobnoż w jednej z takich kać zrobili party na 200 osób. Także możecie sobie wyobrazić, jak to było olbrzymie, jakie to miało średnice. No, ciekawa sprawa, no, fascynująca. I początkowo, jak powiedziałem, to piwo było robione ze słodu brązowego. Teraz może chwilę o tym piwie Samuela Smitha. Samuel Smith to jest taki bardzo znany
browar Stadtkaster, bardzo tradycyjny, stosujący taką fermentację w tak zwanych Yorkshire Squares, czyli takich kwadratowych, kamiennych, trochę podobnych do tych tutaj otwartej fermentacji jak tutaj, to one są połączone i tam jest w ten sposób to połączone, że oni zaszczepiali jedno piwo, znaczy zaszczepiali jeden taki basen drożdżami, one sobie fermentowały i jeden z tych basenów był połączony z następnym. I w momencie, kiedy fermentacja stawała się coraz bardziej burzliwa, piana z tymi drożdżami przechodziła do następnego i zaszczepiała następne piwo. I to był cały system właśnie tak zwany Yorkshire, który oni stosowali. To też było stosowane do ważenia nie tylko porteru, innych piw również, no ale porter był właśnie wtedy takim piwem, które zdominowało rynek. Nazwa, wiadomo z czego się wywodzi, porter to po prostu pracownik portowy albo tragarz. No, ktoś, kto pracuje w dokach przy rozładowywaniu statków, wiadomo, Londyn to była wtedy największy port na świecie chyba. I rozwijał się niesamowicie, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą rewolucję przemysłową, która też to napędzała. Więc to jest porter angielski, który tak naprawdę jest swego rodzaju powrotem do przeszłości, ale on nie jest odtworzeniem tego, jaki porter był kiedyś. Dlatego, że porter, poprzez tą całą ewolucję, o której będę opowiadał, on właściwie zniknął. I oni go odtworzyli z jakichś tam zapisków, które były w browarze. Natomiast tutaj sobie napisali, że... A nie, akurat o porterze nie napisali. W każdym razie to jest odtworzone z ich zapisków, ale ono jest lekkie. Te portery z ówczesnych czasów to były prawdopodobnie jakieś 14, 15. To jest zapewne jakaś 11, może nawet mniej. Jak widzicie, barwa ciemno-brunatna, niemalże nieprzejrzysta, z rubinowymi refleksami pod światło. No nie jest to barwa stoutu, jest to właśnie jest to barwa porteru i stąd też ta nazwa, która często się określa porterem brązowym, czyli brown porterem. W aromacie lekki diacetyl, który tutaj troszkę gra z tymi ciemnymi słodami i tworzy takie bardzo przyjemną taką mieszankę, trochę kojarzącą się z jakimś ciastem czekoladowym. Oczywiście odczucie w ustach, tekstura jest lekka, jest to piwo stosunkowo smukłe, cienkie, wodniste. Nie jest to, nie można tutaj porównać tego z chociażby porterem bałtyckim, który jest zwykle gęstszy, bogatszy. Natomiast tutaj bardzo przyjemna jest taka paloność. Trochę nut takiego spieczonego spodu od ciasta. Bardzo wyraźna paloność, czekolada. Na stołach macie talerze z przekąskami, które możecie próbować teraz, natomiast ja sugeruję, żeby skupić się na piwie, bo mamy je w mniejszej objętości, natomiast na sam koniec dostaniecie porter żywiecki, czy też cieszyński w objętości 0,3 i wtedy będzie można porównać wszystkie jakby, jak każda z tych różnych przekąsek gra z piwem albo nie gra. Wcześniej żeśmy degustowali duble, więc konkluzje były takie, że jest tak średnio. Oczywiście to jest porter angielski, nie mocno alkoholowy. Drugim piwem, które mamy, jest ten sam styl, ale już w interpretacji browaru jakby nowofalowego. Ci się chwalą, że odtworzyli starą recepturę. Ci wymyślili recepturę na nowo, opierając się na tym,
jak uważają, że na dzisiejsze czasy porter angielski, czyli lekki, powinien smakować. Oczywiście wszystkim znany dobrze browar Brewdog. Piwo Brixton Porter, jego nazwa pochodzi od dzielnicy chyba Londynu i oni tam mają swój pub firmowy. Brixton, Brewdog czy jakoś tak. To było jedno piwo, jedno z trzech piw prototyp, które oni wypuścili na wiosnę tego roku. I tutaj rodzi się pytanie, czy to jest jeszcze porter, czy już stout? I teraz, jak to w zasadzie określamy? Jeżeli dzisiaj byśmy chcieli wziąć ten angielski porter brązowy i powiedzieć, czym on się różni od stout, od dry stoutu, to taką główną różnicą, którą możemy powiedzieć, to jest tak. Porter powinien być nieco bardziej pełny, nieco bardziej czekoladowy, mniej palony, mniej ostry, mniej agresywny, powinien być bardziej krągły niż dry stout. Natomiast jeżeli chodzi już o samą fakturę, o powiedzmy, że porter angielski będzie troszkę pełniejszy, troszkę płyciej odfermentowany niż dry stout, takim wydaniu, powiedzmy takim jak Guinness prezentuje. Który z tych dwóch wam smakuje lepiej? Brewdog czy Samuel Smith? Nie, był bardzo dobry. Ja powiem szczerze, że mam wątpliwość, który bym wybrał. Tak jak powiedziałem, porter właściwie w XX wieku wyginął. Co ciekawe, zaczął się odtwarzać gdzieś w latach chyba 70-tych, 80-tych. I tutaj paradoks. Niemal równocześnie zaczęto go odtwarzać w jego ojczyźnie, czyli w Anglii i w Ameryce. Dlatego następnym piwem, które spróbujemy, jest porter amerykański, Anchor, browaru Anchor Steam z San Francisco. To jest browar, który słynie z piwa w stylu California Common, czyli piwa parowego, Steam Beer. Ten browar został ocalony przez Fritza Maitaga od bankructwa. Znaczy on w zasadzie zbankrutował, a on go kupił, postanowił jakby przywrócić do życia. I Fritz Maitag jest uważany za takiego właśnie pioniera nowożytnego piwowarstwa rzemieślniczego. Dlatego, że on to piwo na początku ważył tylko tego California Common, Steam Beer, natomiast szło mu go raczej kiepsko. To znaczy on przez bardzo długi czas nie mógł osiągnąć zyskowności w tej firmie, no ale w którymś momencie ten jego upór dał efekt, że rzeczywiście to zaskoczyło. Oni wprowadzili między innymi właśnie ten porter, wprowadzili piwo Liberty Ale, które było chmielone, to był Single Hop Cascade, chociaż wtedy jeszcze się nie używało określenia Single Hop. Cascade był wtedy już od jakiegoś czasu, od paru lat mieli go wprowadzać na rynek, ale były wątpliwości, czy to w ogóle się do czegoś nadaje, że w ogóle to nie jest porównywalne z takimi chmielami jak Sass czy Hallertau Mittelfrü, że to no, wprowadzili go, ale nikt tam dumny z tego nie był. No i nagle się okazało, że jeżeli użyjemy dużo tego chmielu, to można uzyskać spektakularne efekty. Tak powstało piwo Liberty Ale, które jest też takim pierwszą jaskółką tej rewolucji rzemieślniczej w Stanach, bo to zanim jakby podążała rewolucja w postaci chmielenia na zimno i India Pale Ale. Ale wróćmy do porteru. Recepturę tego piwa, jak tutaj napisano, to piwo ważą od 72. Czyli ono chyba nawet było wcześniej niż Liberty Ale, bo Liberty Ale chyba było w 76 czy jakoś tak. Jak widzicie, barwa bardzo zbliżona, może nieco ciemniejsza, czyli też ciemno, brunatne, z rubinowymi refleksami.
wyraźnie estrowe w aromacie. Wręcz te takie estrowe nuty przykrywają te nuty czekoladowe pochodzące z ciemnego słodu, z słodu czarnego, czy może z spalonego jęczmienia. Trochę ocierające się o rozpuszczalnik, o stan etylu. On jest moim zdaniem nieco przegazowany, ale niesamowicie bogaty w smaku. W porównaniu do tych dwóch poprzednich, oczywiście tam jest wyższy ekstrakt nieco, bo tamte mają 5% alkoholu, ten ma 5-6. Natomiast no, jest zdecydowanie bogatszy w smak. Ma dłuższy posmak, aftertaste. Te nuty czekoladowe mieszają się tutaj z nutami właśnie melanoidynowymi, które są typowe dla reakcji Maillarda, czyli w momencie, w którym pod wysoką temperaturą węglowodany i białka tworzą zachodzi reakcja Maillarda, tworzą się tak zwane melanoidyny, czyli związki, które określamy jako przypieczoną skórkę od chleba. Ja lubię taki deskryptor jak przypieczony spód ciasta. Generalnie takie słodowe, podobne do karmelu, ale to nie są nuty karmelowe. One powstają de facto w kotle, a nie w słodowni. Jak wam smakuje ten porter? Ci, którzy mają? Lepszy niż te dwa poprzednie? Wyraźna długa goryczka czekoladowa, bardzo długi posmak jest. Jest trochę przegazowany, tak? Mam takie też wrażenie. Amerykanie w ogóle ten trochę też, znaczy inaczej, podążając za tym piwem, zaczęli ważyć te amerykańskie interpretacje porterów i ten porter doczekał się takiej nazwy robust porter, czyli taki bogaty porter. Czasami też nazywany amerykańskim porterem, dlatego że on głównie był ważony w Stanach. I on się charakteryzował tym, że tam było wszystkiego więcej. Czyli więcej czekolady, wyższy ekstrakt, bardziej palony, bardziej goryczkowy. Też pojawiały się interpretacje w postaci wędzonych aromatów. Najprawdopodobniej pierwszy porter, ten, który był robiony na brown malt, na tym słodzie brązowym, który był suszony pod gorącym powietrzem z ognia, najprawdopodobniej był mocno, albo inaczej, najprawdopodobniej był wędzony, był dymiony. To była nuta, która w nim występowała, to było związane z technologią. Warto też, znaczy jest więcej niż pewne, że był też lekko dziki, to znaczy był z bretanomycesami, dlatego że raz, że klienci tego oczekiwali, bo to było właśnie to, czego oczekiwano po tym starym piwie, a po drugie, no, oni nie mieli jeszcze takich możliwości sanitacji i nie było to, browary nie była sal nierdzewna, więc po prostu no, musieli się z tym borykać, więc pierwszy porter był lekko wędzony i był też lekko dziki, znaczy lekko, mniej lekko. Na pewno nie był tak jak piwa jasne, w których ten profil bretanomycesu może być bardziej agresywny. Tutaj ta czekoladowość trochę tłumiła to. Natomiast bretanomycesy, czyli grzyby brytyjskie, były na pewno obecne w profilu smakowym porteru. Więc robust portery to było z jednej strony trochę powrót do tego, jak ten porter pierwszy był, czyli powrót do tego ekstraktu, ale powrót też do tej wędzoności. Ale z drugiej strony to było też trochę taka emanacja podejścia amerykańskiego, czyli mocniej, więcej, bardziej i tak dalej. Czyli to, za co kochamy piwowarstwo amerykańskie. Nie mamy robust porteru. Następnym piwem jest Orkney Porter, który tutaj właśnie są pewne wątpliwości, bo Grzesiek mówi, że to jest Baltic Porter. Ja się zastanawiam, czy to nie jest właśnie taki robust albo Imperial Porter może. Tutaj jak
Chcemy dojść do żywca Mortera. Musimy wyjaśnić, jak to się stało, że nagle w Polsce, w Rosji, czy w krajach basenu Morza Bałtyckiego zaczęto ważyć takie piwo. Mówi się, że zaczęło się od Imperial Stoutu, czyli ten mocny stout porter, który był wysyłany na eksportowany, zresztą on był eksportowany też do Indii, ale akurat tutaj marketing poszedł w tym kierunku, żeby podkreślać to, że to piwo trafiało na rynek na dwór carski Katarzyny II. I jeden z browarów zaczął się reklamować, że to jest taki imperialny. Nie, dobra, tylko próbuję zgadnąć, czy to jest górna czy dolna fermentacja. Nie jest to proste. Więc tenże browar zaczął się reklamować, że to jest piwo, które trafia na dwór carski. No i zaczęli go reklamować jako Russian Imperial Stout. Ponieważ piwowarzy na miejscu stwierdzili, że po co będziemy płacić Angolom za to, że nam będą przysyłać piwo, jak możemy sami je spróbować uważać. No to zaczęli je sami ważyć. Ponieważ to się zbiegło z rewolucją znowu następną, która się przetaczała przez rynek browarniczy, czyli wynalezieniem chłodnictwa i dolnej fermentacji, więc zaczęto, początkowo ważono ten porter bałtycki, to było piwo górnej fermentacji, natomiast z czasem ono zostało piwem dolnofermentacyjnym. Nawet gdzieś czytałem takie opinie, że początkowo nawet porter w żywcu ważony był piwem górnej fermentacji przez kilka pierwszych, czy kilkanaście pierwszych lat. Później wraz z upowszechnianiem się drożdży lagerowych i dolnej fermentacji piwo zaczęło być lagerem. Więc nie rozstrzygając, czy ten porter jest bałtyckim porterem, czy bardziej robust porterem, czyli może imperialnym porterem. Skupmy się na jego sensorycznych właściwościach. Jest dużo pełniejszy, co zrozumiałem, ma wyższy ekstrakt. On ma 9,5% alkoholu, więc myślę, że imperialnym porterem najbardziej by go można nazwać. Nie ma tutaj takiej paloności, która jest w imperialnych stoutach, nie ma takiej agresywności. Jest oczywiście alkohol, chociaż moim zdaniem jest dosyć nieźle skomponowany czy ułożony. Przyjemnie oblepia. Przyjemnie oblepia język i podniebienie. Bardzo długi posmak, bardzo długi aftertaste, bardzo dużo się tutaj dzieje w tym piwie. Lekkie nuty takiej wiśniówki, trochę takie wiśnie w likierze, w czekoladzie. Jak wam smakuje? Lubczyk? Czyli czujesz taki aromaty magii, tak? Na końcu magia. 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 No to powiem ci, że nie przeszkadza mi to za bardzo. Nie czuję tego aż tak. Ale nie leży. To jest browar Highland ze Szkocji. Piwo nazywa się Orkney Porter, tak jak te wyspy chyba się nazywają. Orkney Island. Bardzo możliwe, że jest to górna fermentacja, ale na przykład w dolnych zakresach temperatur, czyli jakieś 16 stopni, coś takiego. Bardzo dobre piwo, ale zaraz przejdziemy do najlepszego. Więc
przez pewien czas, przez ten XX wiek, w zasadzie słowo porter było synonimem porteru bałtyckiego, dlatego że górnofermentacyjne to były stauty, natomiast porter kojarzył się z piwami, które były ważone właśnie w Polsce. Ostatnio miałem okazję, znaczy inaczej, ostatnio, w zeszłym tygodniu dostałem paczkę z Australii. W tej paczce była książka z takimi opisanymi stylami piwa i był też właśnie Baltic Porter. Co ciekawe, jako kraj, czy region geograficzny pochodzenia wymieniono Skandynawię, co mnie nieco wkurzyło. Natomiast już jakby w treści napisano, że Skandynawia i środkowo-wschodnia Europa, czy wschodnia Europa. I jako classic example podano piwo z Wyjec Porter. Troszkę mi się tam omsknęła ręka na klawiaturze, ale moim zdaniem niesamowita nobilitacja, żeby w Australii w książce podawano jako najlepszy przykład żywiecki porter. To zresztą nie jest przypadek. Te polskie portery bałtyckie, one są po prostu najlepsze na świecie. To nie jest przypadek, że wygrywają medale co imprezy. Właściwie zaczęły wygrywać od kiedy się pojawiły, ta kategoria się pojawiła i browary zaczęły wysyłać to piwo. Tak, piwowarski skarb polski, jak to hasło, które wymyślił Andrzej Sadownik przy okazji. A już nie wiem, przy jakiej okazji, nie pamiętam przy jakiej okazji, no ale w każdym razie to on wymyślił. Później było spopularyzowane przez browar PiS na koszulkach i portery bałtyckie, piwowarski skarb polski. A już wiem, w artykule o porterze bałtyckim Andrzej użył takiego określenia, że można go nazwać piwowarskim skarbem Polski. No i to jest rzeczywiście styl, którym obok Grodzickiego rzeczywiście możemy się pochwalić, którym możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest polski, rzeczywiście jesteśmy ten dobrzy. A teraz może dołączy do niego piwo z Kuskoła. Tak, to polska specjalność. No tak, no bo to też jeżeli by zostało to przywrócone na szerszą skalę, no to myślę, że... Było 47. To niech będzie 740. Ale możesz powiedzieć, prawda, że będzie druga warta. Tak? Będzie. Ale też tylko do beczki. Dobra, możemy nalewać ostatnie piwo. I przy tym piwie będę chciał, żebyśmy właśnie popróbowali tych przekąsek. Ja generalnie jak... Generalnie jak pewnie wiecie ci, którzy oglądają filmy, nie jestem miłośnikiem food pairingu, dlatego że uważam, że jedzenie tłumi, czy może zaburzać odczuwanie piwa, a mi zależy na tym, żeby poczuć to piwo. Natomiast no, w sytuacji, w której pijemy piwo, które już jakby znamy, a Żywiec Porter myślę, że dobrze znamy, to możemy się pokusić o tą właśnie próbę sprawdzenia, które z tych przekąsek będą najlepiej z tym piwem smakowały. Oczywiście na pierwszy rzut oka najbardziej takim, które powinno grać połączeniem, wydaje się czekolada, tak? Czyli piwo jest czekoladowe, tu mamy czekoladę gorzką i mleczną, więc to powinno razem dobrze grać. Natomiast jak będzie w rzeczywistości, no to się okaże. Jeżeli chodzi o food pairing, to w zasadzie stosuje się dwie reguły. Albo jemy podobne i pijemy podobne, albo na zasadzie kontrastu, jeżeli pijemy czekoladowe, to coś, co jest nieczekoladowe. Na zasadzie kontrastu, czyli coś słodkie z gorzkim, kwaśne ze słodkim. Fajnie.
Ja niestety już swojego zależy się pozbyłem. Jak wam smakowało połączenie porteru z orzechami? Jakie wnioski? No właśnie, którymi? No, którymikolwiek. Rozumiem, że użycie jedzenia jako przerywnika, czyli nas chodzi o to jakieś połączenie. Czy połączenie orzechów z porterem jest dobre, złe, takie sobie? A jak z czekoladą? Gorzka się robi słodsza. Tak. Mleczna czekolada sprawia, że piwo się wydaje ostrzejsze. Zdecydowanie z dwóch czekolad lepszy efekt daje gorzka. Serka jakoś to nie mogę połączyć. Serka nie jest Nie to serek sam sobie lubię. Nie Jak połączenie porteru z serem? Najlepsze jako połączenie, to przy portera one nie robią tak efektu, nie dają tego efektu, raczej jest ładnie. Wydaje mi się, że ta gorzka czekolada jest tutaj najlepszy efekt. Mleczna daje jednak za duży kontrast tej słodyczy i się sprawia, że wydaje, że piwo jest cienkie, że jest za mocno alkoholowe, za rzadkie. Natomiast gorzka czekolada podkreśla tutaj, dobrze gra moim zdaniem z smakiem tego piwa. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, ja preferuję jednak piwo osobno. Chyba, że do posiłku po prostu wypić piwo, które już i tak znam. Na zasadzie, że zamiast wypić coś innego, to wypić piwo. No lepiej wypić piwo niż wino. Dajmy na to. Natomiast obawiam się, że jednak za mocno zaburza jedzenie, odczuwanie aromatów piwa. Szkocki dziwny. Myślisz, że to jest Baltic? To nie jest jakby z innego świata. Taki imperial ma.
On był dużo ciekawszy, jakby był nakmielony jeszcze tak. Na aromat. Bo jednak taki mdły aromat, taki, który jest temu przeszkadza. Taki dla mnie jest taki DMS-owy. Ale ja nie mówię o żywcu, prawda? Tylko o Orknej. Jak wasze odczucia, jeżeli chodzi o żywiec Porter? Wydaje mi się, że nie jest taki, że nie jest to jakiś super wyleżakowany egzemplarz. Wydaje mi się, że on by bardzo dużo zyskał na leżakowaniu. Są takie wyleżakowane? No tak, bo tu generalnie jest tak, że on leżakuje około 6 miesięcy, ale zdarzają się takie tanki, które tam tak zostaną zapomniane. Leżakują dłużej i rzeczywiście jest duża różnica. Natomiast no, takie piwo można wyleżakować we własnym zakresie, czyli po prostu kupić kilka butelek, wsadzić do piwnicy, zapomnieć o nich trochę, odkryć je za 2-3 lata i naprawdę spektakularny efekt. Proszę. No, być może jest to jakiś pomysł, żeby wypuścić jakąś limitowaną edycję. Jest to jak najbardziej, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w ogóle nie jest żelazisk. No właśnie, to jest dziwne. Pierwszy raz tutaj nie piję tego portera. To jest może właśnie druga strona medalu, tak? Czyli z jednej strony nie był bardzo długo w tym, więc nie nabrał dużo żelaza, a z drugiej strony no, mógł się lepiej ułożyć, ten alkohol mógł się lepiej ułożyć, bo ten alkohol jest trochę ostry. Ale on nie może refermentować, bo on nie ma drożdży. Zabutelkowany. On nie ma drożdży, on jest filtrowany. Także nie ma ryzyka. Znaczy zresztą domowe piwo też można leżakować przez wiele lat. Też się nic nie dzieje. Znaczy nic. No oczywiście mówimy o mocnych, ciemnych piwach, tak? Takich jak Porter, jak Imperial Stout. Trudno powiedzieć. Ja byłem wielkim fanem Barmińskiego. Natomiast czytałem różne rzeczy, szybko i tak dalej.